Gérard Depardieu w filmie Hrabia Monte Cristo na podstawie powieści Aleksandra Dima. W pozostałych rolach scenariusz, muzyka, zdjęcia, reżyseria. Bonsoir, monseigneur. Witam pana, znaczy jaśnie pana. Najjaśniejszego pana. Jestem zwykłym człowiekiem, tylko głodnym. Nie tak. Widelcem. Słusznie. Muszę uważać, żeby się nie zdradzić. Służyłeś u hrabiego. Naucz mnie wykwintnych manier. Przede wszystkim hrabia, zwłaszcza bogaty, nigdy nie zdradza, że jest głodny. Zgoda? Wino chyba można pić. Tak, ale z umiarem. Powściągliwie wręcz, z odrazą, jakby to był ocet. Wolno się śmiać. Dyskretnie, jakby się kaszlało w chusteczkę. Ludzie z wyższych sfer winni uważać, że życie jest śmiertelnie nudne. Durnie. Nie tak. Serwetką, właściwie samym rąbkiem, delikatnie. Zaczniemy od początku. Nauczysz mnie dobrych manier, eleganckiego zachowania, obyczajów. Nauczysz mnie udawać durnia. Jesteś, Beauchamp. Najnowsze wydanie, wszystko o procesie dnia. Śmierć dla Gervaise Rebuffet.
Villefort oskarża dopiero po południu. Zażąda kary śmierci i uzyska ją, jak zwykle. A jutro jego córka będzie paradować w Lasku Bulońskim, jak gdyby nigdy nic. Czemu nie? To piękna dziewczyna. Widywałem ją na Canebière, gdy przyjeżdżała na wakacje do swej babki, pani de Saint-Méran. Umieram z głodu, siadamy do stołu, czekamy na hrabiego Monte Cristo. Na kogo? Przyjaciele, oto człowiek, który uratował mi życie, za co nie zdążyłem mu podziękować, co niniejszym czynię. Drogi hrabio, jak panu się udało wyrwać mnie ze szponów porywaczy? Dobiłem targu. Nie mówiłem? Wszystko można kupić, nawet ludzkie życie. Maximilien Morel z Marsylii. Jest pan jasnowidzem? Słyszałem o panu od mojego przyjaciela, lorda Wilmora. Jeśli lord Wilmore jest pańskim przyjacielem, łączą nas interesy. Udziela mi dobrych rad w kwestii zarządzania moim majątkiem. To ludzi wiąże. Czy jego obchodzą tylko pieniądze? Kiedy tak biegliśmy, wywijając szablami, wielbłądy zniknęły za piaszczystą wydmą. Wróciliśmy więc do namiotów, by pod rozgwieżdżonym niebem pustyni spożyć najpyszniejszą baraninę, jakiej kiedykolwiek kosztowałem. Wspaniale pan opowiada. A gdyby pan wpadł w ręce tego straszliwego szejka? Wtrąciłby mnie do więzienia. Mówi pan to tak spokojnie? Pan nie wie, co to więzienie. A pan wie? W czasie słynnych dni lipcowych, proszę wybaczyć moją ignorancję, ale długo nie było mnie w kraju. Chodzi o trzy dni zamieszek, które wyniosły do tronu Ludwika Filipa. Beauchamp, który stanął po stronie buntowników, został aresztowany. Jak pospolity przestępca spędziłem w celi 3 dni i 3 noce. Wyobraża pan sobie, co przeżyłem przez te 72 godziny? Nie umniejszając pańskich cierpień, znałem kogoś, kto przebywał w lochu przez 175 200 godzin. Na Boga, niechże pan opowie. Napiszę o tym artykuł. Jesteście zbyt młodzi i beztroscy, by zrozumieć, co to rozpacz. A co pan powie o dwojgu ludzi, którzy się kochają i nie mogą być razem? Wolę wam opowiedzieć o trzech poganiaczach wielbłądów z Bengazji. Otóż pewnego dnia postanowiłem kupić białą wielbłądzicę. Zawojował ich pan, są panem zachwyceni. Nawet Beauchamp. Choć ma ostry język, twierdzi, że Paryż padnie panu do stóp. Cieszę się, że przyniosłem panu zaszczyt. Pozwoli pan, że go pożegnam? Najpierw przedstawię pana rodzicom. Chcą panu osobiście podziękować, zwłaszcza matka. Mówił jej pan o mnie? Pragnie pana poznać. Ja również. Ojciec pasjonuje się wyścigami. Wystawi pan swego konia? To nieodzowne, jeśli chce się być kimś w Paryżu. Nie znam konia, który pokonałby to piękne zwierzę. Chyba, że... Nieważne. Przedstawiam wam hrabiego Monte Cristo. Nareszcie. Tak bardzo chciałam pana poznać. To panu zawdzięczamy. Nie ma o czym mówić. Każdy na moim miejscu. Proszę się zbliżyć.
Zasłaniamy okna z powodu upału, ale chcę się panu przyjrzeć. Proszę ich nie odsłaniać. Światło razi mnie w oczy. Stałem się nocnym ptakiem. Słońce odbijające się w piaskach Arabii uszkodziło mi wzrok. Zwiedził pan wschód? Mieszkałem tam. Długo? Ponad 20 lat. Urzekające kraje, ale okrutne. To prawda. Stosuje się tam kary tak wymyślne, we Francji również. Dzięki Bogu znieśliśmy tortury. Istnieją inne sposoby zadawania cierpień, nie tak gwałtowne, lecz tym straszniejsze, że mogą trwać latami. Cóż to za rozmowa? Spotkaliśmy się, aby się cieszyć. Kawy, panie hrabio? Co ci jest, moja droga? Źle się czujesz, mamo? Pobladłaś? To przez ten upał. Koniec lata jest taki duszny. Mam nadzieję, że zamieszkał pan nad Sekwaną. Rzeka daje przyjemny chłód pod warunkiem, że nie czuć wyziewów. Właśnie, gdzie pan mieszka? W pałacu Monte Cristo. Ale pod jakim adresem? Jeszcze go nie znam. I tak przegram, jak zwykle. Gram, żeby sprawić przyjemność Fernandowi. Nie lubi pani szachów? Żona uważa, że partie ciągną się w nieskończoność. To prawda. Sam rozpocząłem jedną 20 lat temu i trwa do dziś. Właśnie dobiega końca. Mój przeciwnik dostał już szacha i mata, ale jeszcze o tym nie wie. To najprzyjemniejszy moment gry. Wejść. Pilna wiadomość dla hrabiego Monte Cristo od pana Bertuccia. To mój rządca. Przepraszam. Błonie Monceau. Słucham? Pytał pan o mój adres. Oto on. Błonie Monceau. To niemal wieś. Samotność. Przywykłem do niej. Może ją pani osłodzić, składając mi czasem wizytę. Proszę wybaczyć, muszę iść do sądu. Obiecałem panu de Villefort, że wysłucham jego mowy oskarżycielskiej. Pan de Villefort nie mieszka w Marsylii. Przeniesiono go do Paryża. Ile lat temu? Prawie 20. Chce pan go posłuchać? Nie śmiałem prosić. Mam nadzieję, że czuje się pani lepiej. Tak. O co oskarża się te Gervaise Rebuffet? O spędzanie płodów, ale to bez znaczenia. Sprawiedliwość jest jak hiszpańska korrida. Byk stanowi tylko tło dla toreadora. Ta kobieta, co ja mówię? Czy zasługuje ona na to zaszczytne miano? Ta zabójczyni dzieci. Słowo dziecko jest tu niewłaściwe. Moją klientkę oskarża się o to.
że powiększała grono aniołków? Piękne określenie dla najgorszej ze zbrodni. Gervaise Rebuffet zabijała dzieci i to w potworny sposób. Zadawała im śmierć w łonie matki, w tej świątyni życia, profanując ją i gwałcąc jej święty azyl. Ile razy unicestwiłaś to, co najświętsze na świecie? Dziecko. Nieważne. Jeden raz to i tak za dużo. Kiedy gilotyna spadnie na twoją szyję, nie powiększysz grona aniołków, bo twoje miejsce jest w piekle. Jeśli chce pan być przy egzekucji, załatwię panu przepustkę. Niestety trzeba wcześnie wstać. To musi być wspaniałe zobaczyć sprawiedliwość w akcji. Kolejny raz okazałeś się godny swojej reputacji. Nie musiałem się starać, kiedy cierpi dziecko. Hrabia Monte Cristo, pan de Villefort, prokurator królewski. Zostawię panów na chwilę, muszę iść do kancelarii po pewien dokument. Kto tu sprząta? Słucham. Kto sprząta salę sądową? Pewnie sprzątaczki. Czemu pan pyta? Zauważył pan, jak bardzo płakała oskarżona? Żeby zmiękczyć serca przysięgłych. Na nic jej się to nie zda. Żal mi osoby, która będzie wycierać te łzy. Prędko wyparują. Chodźmy. Zamek If. Jedno z najstraszniejszych więzień królestwa. Kiedy byłem w Marsylii, przysporzyłem mu niemało pensjonariuszy. Dlaczego wyjechał pan z Marsylii? Kłopotliwe pytanie, ale skoro pan je zadał, zapomnę o skromności i powiem. Otrzymałem awans. W uznaniu zasług? Tak. Wobec kogo? Wobec sprawiedliwości. Jej tylko służę. Proszę wybaczyć, jeśli będę niedyskretny, ale pierwszy raz rozmawiam z prokuratorem. I robi to na panu wrażenie. Raczej intryguje. Czy wymierzając te straszliwe kary, choć raz poczuł pan wątpliwość? Nie. A wyrzuty sumienia? To rzecz oskarżonego, nie moja. Niczego pan nie żałuje? Niczego. A więc nie boi się pan stanąć przed boskim trybunałem i samemu zostać osądzonym? Moje sumienie jest czyste. Ja też nie obawiam się śmierci. Chyba że nadejdzie zbyt wcześnie i nie pozwoli mi dokończyć pewnego wielkiego dzieła. Dzieła? Rozbawię pana. Chcę wymierzyć sprawiedliwość. Pan? Ja. Byle kto nie może wymierzać sprawiedliwości. To grozi chaosem. Nie twierdzę, że jest pan byle kim, ale od tego są urzędnicy. Nie zamierzam wyręczać ludzkiej sprawiedliwości. Innej nie ma. Jest. Przed chwilą o niej mówiliśmy. To sprawiedliwość boska. Dziękuję.
Przepraszam. Moja córka Valentine, hrabia Monte Cristo. Czemu zawdzięczam tę wizytę? Ojcze, otrzymałam nieoczekiwaną wiadomość, ale nie wiem... Możesz mówić. Pan hrabia właśnie oświadczył, że zastępuje Boga. A skoro Bóg wie wszystko, nic, co powiesz, nie będzie mu obce. Czy to prawda, że Franz d'Épinay powraca z Algierii, choć pozostał mu jeszcze rok służby? Użyłem swoich wpływów, aby został zwolniony przed czasem. Moja córka i wicehrabia Franz d'Épinay będą wkrótce zaręczeni. Nie chcę krępować panienki swoją obecnością w tej radosnej chwili. Proszę pożegnać w moim imieniu hrabiego de Morcerf. Wszędzie pana pełno, w pańskim wieku odwiedza się kabarety, a nie sądy. Czyżby pan miał kłopoty? Ależ skąd? Do usług, panie hrabio. Co się stało? Najgorsze, co mogło się stać. Franz d'Épinay wraca z Algierii. Uciekaj. Panie prokuratorze, mam tylko jego. Nie zabijajcie mi go. Łaski. Czego ona chciała? Łaski dla syna. Jutro mają go ściąć. Chyba nie zepsuje ci to humoru. Witaj w swoim domu, panie. Będziesz zadowolony, Bertuccio spisał się na medal. Twoi ludzie mają wszystko, co trzeba? O nas się nie martw. Sprowadziłem cię z daleka, Muhammad. Nie chcę, żebyś tego żałował. Tylko mały Hassan jest smutny. Dlaczego? Bo stąd nie widać morza. Jutro sprowadzisz robotników i każesz im wykopać staw. Największy, jak to będzie możliwe. Na jego brzegach mają rosnąć papirusy, takie jak te, które podziwialiśmy w Aleksandrii. Woda ma być błękitna i pełna ryb. Jak w Biblii, Bóg stworzył ziemię i wodę. Zabawiam się w Boga dla małego Hassana, który tęskni za morzem. Tu jest inaczej niż w Marsylii. Ma pan około setki pokoi, własnego kuchmistrza, kucharza od sosów, cukiernika i 7 kuchcików. Każdy z moich ludzi będzie miał 1 wolny dzień w tygodniu. To za dużo. W Paryżu służba zazwyczaj... W moim domu żyje się według moich praw. To wywoła zdziwienie. Mam nadzieję. Przybyłem do Paryża, aby zadziwiać, oszałamiać, fascynować i wywołać zamęt. Zamknij drzwi. Enfin, Bertuccio. Ty wiesz, kim jestem. Jeśli pan chce, żebym wiedział, to wiem. Jeśli pan nie chce, nie wiem. Wypowiedz moje prawdziwe nazwisko. Tak dawno go nie słyszałem. Nie będzie pan tego żałował? Proszę cię. Kapitanie Edmundzie Dantes, jestem na pańskie rozkazy. Kapitan Edmund Dantes.
Jak dobrze to usłyszeć. To niebezpieczne. Gdyby ktoś pana rozpoznał, niemożliwe. Kamuflaż jest doskonały. Sam Villefort mnie nie poznał. Twarz jest zmieniona, ale głos... Villefort nie słuchał krzyków niewinnego Dantesa, więc nie pozna głosu hrabiego Monte Cristo. Villefort zgoda. Ale ona? Tak, ona. Była narzeczoną kapitana Dantesa. Jest tak samo piękna jak kiedyś, może nawet piękniejsza. Słyszałem, że cierpienie dodaje urody. Czy ona w ogóle cierpiała? Zachowuje się tak swobodnie wśród luksusu, do którego nie była stworzona. Gdyby się widział, jak biegnie wśród chaszczy, boso, z rozwianym włosem. Prawdziwa dzikuska. Gdzie się podziało słońce południa? Noc nad Paryżem jest taka ciemna. Jej gwiazdy to światła teatrów, piwiarni i fiakrów oświetlające ulice. Potrzebuję kobiety. Mam panu znaleźć kobietę? Będę ją zabierał do teatrów, na kolację, będę jej pomagał wsiadać do fiakra. Sam podsunąłeś mi tę myśl. Za dużo mówię, to typowo włoska wada. Wszak piękna kobieta to nieodłączny atrybut bogatego cudzoziemca na wywczasach w Paryżu. Bez kobiety u boku nie będę wiarygodny. Nie znam pańskich gustów. Mam tylko jeden warunek. Nie może w niczym przypominać Mercedes de Morcerf. Musi być blondynką, raczej w typie laleczki niż dzikuski. Oczy niebieskie. Lekki akcent, byle nie hiszpański. I wreszcie nie może być hrabiną. Dzień dobry. Piękny dzień. Jestem Bertuccio. Możemy porozmawiać? O czym? Chyba znalazłem ciekawy egzemplarz. Baronowa Caroline de Jouy-Maubert to dla ciebie egzemplarz? Baronowa? Świetnie. Hrabina by się nie nadawała. To moja pani, łajdaku, precz mi stąd. Spokojnie, konie się spłoszą. Moje uszanowanie, pani baronowo. Wielka szkoda, byłaby pani w sam raz. Bankier pańskiego formatu nie może być tak bojaźliwy. Kolej żelazna to przyszłość. Pan Arago, największy fizyk naszych czasów, twierdzi, że gdy pociąg wpadnie w tunel z prędkością 30 km na godzinę, pasażerowie poduszą się z powodu morderczego ciśnienia. Bank d'Anglar nie przyczyni się do podobnych okropności. Jestem człowiekiem uczciwym i odpowiedzialnym. A kto mu każe tak pędzić? Pociągi osiągają prędkość 17 km na godzinę. I to z górki. Jestem zajęty. Ten pan powiedział, że zaczeka tylko 10 minut. Niech sobie idzie. Hrabia Monte Cristo, pierwsze słyszę. To jakiś włoski arystokrata, niedawno przyjechał do Paryża.
Jeszcze jeden ubogi emigrant. Napoleon chciał najechać Europę, w rezultacie sami przeżywamy najazd. Mówi się, że ten Monte Cristo ma ogromny majątek. Czyżby chciał nam powierzyć jego zarządzanie? To wszystko zmienia. Panowie wybaczą. Pańska sława już do nas dotarła. Gościć pana to dla nas zaszczyt i przyjemność, ale przejdźmy do interesów. Jaką sumę pragnie nam pan powierzyć? Żadnej. Żadnej? Nie przynoszę pieniędzy, przyszedłem, by wziąć je od pana. Ode mnie? Przecież jest pan bankierem. Tak, ale... Oto list z banku Thomson & French, który otwiera mi u pana nieograniczony kredyt. Co znaczy nieograniczony? To znaczy, że w czasie mego pobytu w Paryżu, który potrwa około roku, mogę wycofać z pańskiego banku tyle pieniędzy, ile zechcę. Pierwszy raz spotykam się z czymś takim. Panowie Thomson i French mieli pewność co do wypłacalności pańskiego banku. Jeśli jednak nie ma pan środków wystarczających na pokrycie tego kredytu, zawiadomię ich o tym i udam się gdzie indziej. Proszę się nie unosić. Bank Thomson & French to jeden z naszych największych kontrahentów w Europie. Mimo to słowo nieograniczony, ile może pan potrzebować? Nie bądźmy drobiazgowi. Milion? Wiem, że to duża suma, ale skoro ręczy za pana Thomson & French... Proszę nie dziękować. Bank d'Anglars powstał stosunkowo niedawno. Musimy dbać o naszą reputację. Sześć. Sześć czego? Milionów. Sześć milionów franków na początek. Z czego 500 tysięcy wypłaci mi pan niezwłocznie, połowę w złocie, połowę w banknotach. Tak od razu? Skoro słowa nieograniczony kredyt mają sens, słowo niezwłocznie też go ma. Przyjmujesz jednego z najbogatszych ludzi świata i zamiast nakłonić go, żeby napełnił twój skarbiec, pozwalasz mu go opróżnić. Zrobisz z siebie pośmiewisko. Nie znasz się na finansach. Na niczym się nie znam. Nie umiem nawet dać ci syna, co często mi wypominasz. Nie prosiłem cię o syna. Chciałbym po prostu mieć dziecko. Nie bądź hipokrytą. Wiem, że chciałeś mieć syna, który by cię zastąpił. Smutno mi, kiedy pomyślę, że po mojej śmierci bank przejdzie w obce ręce. Bądź spokojny, kupi go młody Morcerf. Jego ojciec jest dość bogaty, aby sprawić mu tę zabawkę, a Morcerfowie nie są obcy. Co chcesz przez to powiedzieć? Będąc bankierem, wygodnie jest mieć w ręku para Francji, z którym niegdyś robiło się różne głupstwa w Marsylii. Jakie głupstwa? Kładź się, Hermin. Jutro musimy się pokazać na wyścigach. Twój Monte Cristo też tam będzie? Myślę, że tak. Wystawi konia? Dopiero co dostał pieniądze. Do jutra nie zdąży kupić konia czystej krwi, ujeździć go i wynająć jockeya. Monte Cristo jest bogaczem, ale nie Bogiem. To ksiądz Faria nauczył pana chemii? Z tym większym trudem, że nie mogliśmy sprawdzić prawidłowości wzorów. Nasze laboratorium było tutaj. Co pan zamierza z tym zrobić?
Na początek ośmieszyć hrabiego de Morcerf, odbierając mu wygraną w wyścigach. Na jakim koniu? Na śniadym. Zgłosisz go pod imieniem Faraon. Nie wystarczy zmienić imię śniady, to dobry koń, ale ma swoje lata, padnie po 10 metrach. Wlejesz to do jego koryta. Środek wzmacniający? Ten eliksir może zamienić małą iskierkę w błyszczącą gwiazdę. Kto jest właścicielem tego faraona? Jakiś Anglik, Lord Wilmore. Widziałeś go, jak wygląda? Podobno nie było go na hipodromie. Wspaniale. Pobił mnie nieuchwytny Anglik, wystawiając zwierzę przypominające koński szkielet. To nie była wina pańskiego konia. Przykro mi. Wiem, jaką wagę przywiązywałeś do tego wyścigu. Nie ja jeden. Danglars postawił 3000 franków. Villefort też stawiał na mojego konia. Zostałem ośmieszony. Zostaw. Jutro każę go ubić. Panie hrabio. Przegrać z taką starą szkapą. Nie jest wartowca, które zjada. Zaprowadzisz go jutro do rzeźni. To niesprawiedliwe. Koń pobiegł dobrze, ale tamten był lepszy. Jeśli tego nie zrobisz, sam go zabiję. Każ zaprząc swój powóz. Dokąd jedziesz? Czas do stołu. Odebrałeś mi apetyt. Nie do wiary. Tu mam się zatrzymać? Tak. Jedziemy. Dokąd, pani hrabino? Wszystko jedno, byle szybko. Straszna dziś duchota. Hrabina de Morcerf to piękna kobieta. Skoro twój ojciec ściąga go do Paryża przed końcem służby, to znaczy, że chce przyspieszyć wasz ślub. Tego ślubu nie będzie. Wyjdę za ciebie. Twój ojciec się nie zgodzi, ma wobec ciebie ambitne plany, a ja jestem za biedny. Nie jesteś biedny. Jesteś przecież armatorem. Prześladuje nas pech. Nasze statki potonęły jeden po drugim, pozostał mi tylko faraon. Kup nowe statki. Za co? Wracam od barona Danglars, który miał sfinansować moje plany. Mamy innego sojusznika, mojego dziadka. Epinay to dla niego nazwisko przeklęte. Zrobi wszystko, żebym go nie nosiła. Co może zrobić? Od czasu choroby pan Noirtier de Villefort jest sparaliżowany i nie może mówić. Porozumiewa się, mrugając oczami. Mój ostatni atut to hrabia Monte Cristo. Jest przebogaty i ponoć hojny.
Mam wrażenie, że mnie lubi i może pożyczy mi pieniędzy. Być może nie zdobył swego majątku w sposób uczciwy. Ojciec zlecił Surete śledztwo w jego sprawie. Bądź ostrożny. Nie zadawaj się z człowiekiem, który lada dzień może zostać aresztowany. Trzeba przyznać, że pani de la Richardet nie jest najgorsza. Kto to jest? Polecił mi pan, abym mu znalazł kuchankę. Nazywajmy rzeczy po imieniu. A więc pańska przyszła, to jest ewentualna kochanka, ma lat 31, nazywa się Camille de la Richardet i jest blondynką, bardzo cnotliwą. Kobieca cnota. Ona jest wierna. Co zrobimy z jej mężem? Wierna pamięci męża. Pani de la Richardet jest wdową. W tym wieku? Niefortunny pojedynek. Ta kobieta to anioł. Zamknęła się w swoim domu w Otei. Wychodzi tylko w piątki, aby się wyspowiadać. Zobaczmy tego anioła. Bóg z tobą, bracie. Jak ksiądz tu wszedł? Drzwi były otwarte, gdyż prowadzą do domu Bożego. Właśnie na kogoś czekam. Dziś piątek. Spowiedź pani de la Richardet. Skąd ksiądz wie? Jestem jej wujem. To dziecko ma wuja kapłana, jezuitę. Coś takiego. Pozwoli ksiądz, że go zastąpię? Bardzo chętnie. Zwłaszcza, że nigdy nie wiadomo, o której godzinie przyjdzie pojednać się z Bogiem. A ja z moim reumatyzmem i flukcją muszę czekać w tym wilgotnym kościele. Niech więc ksiądz wraca do prezbiterium i poczyta brewiarz przy kominku. Dziękuję. Gdyby oczekiwanie się przedłużało, znajdzie tu ksiądz lekturę. Nie wiem już, gdzie kłaść te książki. Polecam napisaną przeze mnie monografię na temat dzika. Mit Varaha w tradycji hinduskiej i jego hiperborejskie korzenie. Bardzo zajmujące. Widzę roczniki pisma Messager. Chętnie przejrzę rok 1815, wtedy otrzymałem święcenia. Tajemnicze morderstwo generała d'Épinay, podejrzenie, które nie uzyskało potwierdzenia, padło wpierw na pana Noirtier z ulicy Coqueron, który słynie ze swych bonapartystowskich poglądów. Jak wiadomo, generał d'Épinay poprzysiągł, że zrobi wszystko, aby były cesarz Napoleon nigdy nie powrócił do Francji. Faria miał rację. To przez ten list z Elby. Wilfort myślał, że go czytałem. Wtrącając mnie do więzienia, upiekł dwie pieczenie na jednym ogniu. Uratował ojca i oddał przysługę monarchii. Dobrze mu za nią zapłacono. Wybacz mi, ojcze, albowiem zgrzeszyłam. Nie ty jedna. Moje uszanowanie, panie prokuratorze. Jak idzie śledztwo, Bovil? Ostrożnie. Nie chcę wzbudzić podejrzeń. Najpierw zbiorę jak najwięcej informacji. Od kogo? Moi agenci namierzyli kogoś, kto dobrze zna hrabiego. Jezuitę nazwiskiem Buzoni. Mieszka za Saint-Sulpice. Dziś się z nim zobaczę. Duchowny? Ostrożnie. Prokurator ma nad sobą króla, księża mają tylko Boga. Bóg to tylko wyobrażenie. Uważajmy, by nie dopadły nas kiedyś nasze wyobrażenia.
Nie da mi ksiądz rozgrzeszenia, prawda? Wiem, że grzech łakomstwa, który co noc popełniam we śnie, jest straszny, ale nie umiem się oprzeć. To nie jest grzech. Lubi pani udziec barani, królika w potrawce, węgorza w ziołach, nie oprze się pani zelandzkim ostrygom, wieprzowym kiełbaskom, ciastkom z wiśniami. Co z tego? Za kogo u diabła uważa pani Boga? Niechże go pani nie bierze za starego zrzędę. Stwórca, który dał światu tyle piękna, nie może być zgryźliwym ponurakiem. Jego obchodzi pani dusza, a nie to, co pani bierze do ust. Tym bardziej, że ma pani piękne usta. Proszę księdza. Proszę wybaczyć najście, ale nie przychodzę do pana po pieniądze. Chcę tylko, aby pan nakłonił barona Danglars, żeby przemyślał swoje stanowisko. Przemyśli je na pewno, mój chłopcze. Damy mu wiele do myślenia. Jest późno, musi pan się przygotować. Już sobie idę. Zapomniałem, że u pana codziennie jest święto. Gdzież to pan dzisiaj bryluje, w operze, w teatrze? Dzisiaj gram. Owszem, gra pan i to wysoko. A jeśli Beauville pana aresztuje, musiałby wiedzieć, kim jestem. A jeśli pana rozpozna? Dlatego, że był zarządcą więzień i odwiedzał zamek IF? Jeśli Mercedes mnie nie poznała, to on tym bardziej. Zakochana kobieta to nie policjant. Zakochana? Gdyby kochała Dantesa, nie wyszłaby za Fernanda. Chce pan wiedzieć, kim jest naprawdę hrabia Monte Cristo? Jeśli ksiądz to wie, jestem jego spowiednikiem. To bardzo interesujące. Ale wiąże mnie tajemnica spowiedzi. To bardzo niedobrze. Mogę jednak coś panu wyjawić. To znakomicie. Wystarczy jedno słowo. Ten człowiek jest diabłem. Co ksiądz przez to rozumie? To samo co pan. Nie wierzę w diabła. Zgorszyłem księdza. Zaskoczył mnie pan. Myślałem, że pan go spotkał. Diabła? Przynajmniej przeklętych. Nie był pan nigdy w piekle? A kiedy pan odwiedzał więzienia, pamięta pan te wrzaski, jęki, zawodzenia, krzyki rozpaczy? Czyżby pan miał tak krótką pamięć? Skąd ksiądz wie takie rzeczy? Byłem jednym z przeklętych. Nazwisko? Jestem ksiądz Faria. Coś mi to mówi. Zamek IF, pewnego dnia przyjdzie ci zapłacić za obojętność na ludzkie cierpienie. Nie mnie, ale Bogu. Boga nie ma. Jestem tego pewien. Podano do stołu.
Co dziś na kolację? Miał być krem z rzeżuchy, potrawka z kuropatwy w kapuście i kompot z rabarbaru. Ale kuropatwy są takie drogie, że musi wystarczyć rzeżucha i rabarbar. Będę udawać, że jest wielki post. Hrabia Monte Cristo przeprasza, że przedstawia się pani w tak zuchwały sposób, lecz odkąd przybył do Paryża, nie ma dnia, by o pani nie słyszał. Nie mogąc jednak spotkać pani w operze ani na dworze jego królewskiej mości, śmierć męża pogrążyła mnie w nędzy. Musiałam sprzedać klejnoty, stroje. Tym niemniej nieszczęsny hrabia uznał, że musi panią poznać. I postanowił wschodnim zwyczajem zjawić się u pani drzwi z darami. Zechce pani wybaczyć ich skromność. Nic z tego nie rozumiem. Ale skoro te wszystkie pyszności czekają tylko na pana, siadajmy do stołu. Sophie, będziesz nam usługiwać. Pomyślałem i o służbie. Co to jest? Poproszę tego czegoś w metalowej misie. To kawior, pani, a misa jest z pozłacanego srebra. Pan nie je? Niektóre potrawy smakują dziwnie, ale wszystko jest pyszne. Pożeram panią wzrokiem, to mi wystarczy. A miałam dziś zadowolić się rzeżuchą i rabarbarem. Dlaczego pan to zrobił? Już powiedziałem, żeby panią poznać. Jestem zbyt biedna, żeby być atrakcyjną. Będzie pan zawiedziony. Jestem zawiedziony, bo nie skosztowała pani ortolana. Bertuccio? Bertuccio? Wstawaj. Jest noc. Czeka cię dużo pracy. Poślesz do tej najlepszego krawca, najbardziej natchnionego fryzjera i najsłynniejszego złotnika. Nie oglądaj się na koszty. Kolacja w tej przypadła panu do gustu? Kolacja była wspaniała. Ona też. Z życiem! Sieć telegrafów obejmuje ponad 534 stacje, wieże, gołębniki, baszty i dzwonnice, zapewniając łączność między 24 miastami Francji. Mój punkt jest ostatni przed Paryżem. Postęp to wspaniała rzecz. Jest pan dumny ze swojej pracy? Tak, tylko to wchodzenie. Któregoś dnia skręcę kark. A zimą wiatr tak hula na wieży, że łatwo o zapalenie płuc. Ale chyba godziwie za to płacą. Ile pan zarabia? 1000 franków rocznie. Mam za darmo mieszkanie i kawałek ziemi, na którym sadzę warzywa.
Ale 1000 franków to nędza. A z czego będę żył, kiedy nie będę mógł już wchodzić po schodach? Dyrekcja telegrafu wypłaci panu emeryturę. Już oni mi wypłacą. A gdybym panu zaproponował 25 tysięcy franków, to majątek. Czego pan chce w zamian? Podyktuję panu depeszę. To zabronione. Mogę tylko przekazywać wiadomości z innych telegrafów. 30 tysięcy? 35? Koniec ze schodami i północnym wiatrem. Ale to nie będzie nic niemoralnego. Chodzi o sprawiedliwość, nie o moralność. Moje uszanowanie pani, zadowolona z kupna sklepu? Mówiłem, że to dobry interes. Pan Tichere, słyszałem, że pańskie sersa i skakanki idą jak woda. Do redakcji przyszła depesza. Chodźmy. Od razu pomyślałem, że to coś dla pana. Ile? Spotykam się teraz z pewną tancerką. Jest urocza, ale trochę... Rozumie pan? Za 200 franków powinien ją pan wyżywić. Jest niemal doskonała poza jednym szczegółem. Ma zbyt długie zęby. Da pan 500? 300. Biedactwo będzie musiała pójść na ulicę. Wszystkie to robią. Depesza. Król hiszpański Don Carlos wraca z wygnania. Katalonia stoi w ogniu. Miasta takie jak Barcelona powstały pod sztandarem karlistów. Hiszpania pogrąża się w chaosie. A ja mam hiszpańskie obligacje na 500 tysięcy franków. Jutro, kiedy mój dziennik doniesie o rewolucji, będą miały wartość papieru. Do jutra je sprzedam. Dziękuję. Drogi Danglar, pan rządzi całą giełdą. Baron wywołał burzę, sprzedając hiszpańskie obligacje. Co za intuicja. Kto mógł przewidzieć, że w Hiszpanii wybuchną zamieszki? A jeśli to przedwczesny alarm? Jeśli Don Carlos nie odbierze korony Izabeli II? Moje informacje są pewne. Don Carlos jeszcze dziś przejdzie Sierra de Guadarrama i triumfalnie wkroczy do Escurialu. Moje gratulacje, panie baronie. Mam nadzieję, że nie stracił pan na sprzedaży hiszpańskich obligacji. Moje straty są minimalne. Najbardziej ucierpią ci nieszczęśnicy, którzy jeszcze się ich nie pozbyli. Panie Danglar, musimy porozmawiać. Jak tam pańska tancerka? Właśnie o nią chodzi. Gazeta Le Messager zamieściła sprostowanie. Król Don Carlos nie wyjechał z Bourges. Jak to? Don Carlos jest w Bourges. Izabela II w Madrycie, a Hiszpania spokojnie gra sobie na kastanietach.
Wczoraj pokazał mi pan depeszę. Okazała się zmyślona. Podobno telegrafista dostał obłędu i zniknął bez śladu. Czytaj pan. Hiszpanie idą w górę. Jakiś problem, panie baronie? Za godzinę hiszpańskie obligacje będą warte dwa razy tyle, co wczoraj. Nie dość, że sprzedałem je za niską cenę, to jeszcze nie zarobię na zwyżce kursu. Straciłem co najmniej 1 000 000 franków. To jest ten włoski hrabia? Monte Cristo nie jest Włochem, pochodzi z Malty. A ja słyszałam, że jest Turkiem. Co to za kobieta? Ojca zaproszono do Loży Królewskiej. Chciałabym się tam znaleźć, a pani? Prosiłam, żebyś nie mówiła do mnie pani. Jestem żoną twojego ojca od tak dawna, że powinnyśmy się zaprzyjaźnić. Wiem. Widziałam hrabiego Monte Cristo. Ma już swoją lożę w operze? Nie. Ze względu na to, co zrobił dla Alberta, uznałem, że wypada zaprosić go do naszej. Hugenoci, muzyka pana Meyerbeera, libretto Scriba. Czuję, że będziemy pękać ze śmiechu. Zna pan jakąś pikantną historyjkę, panie prokuratorze? Dbam o królewską sprawiedliwość, nie o rozrywki. Za rządów moich poprzedników więcej myślano o zabawie. Dziś Francja chce się tylko bogacić. Nie jestem królem Francuzów, tylko hodowcą cieląt. Te same grube karki, tłuściutkie ramiona. A jednak jest coś nowego. Kim jest ten człowiek w loży hrabiego de Morcerf? To cudzoziemiec, który niedawno przybył do Paryża. Radziłbym zaczekać na wyniki śledztwa. Śledztwa? Zwykła formalność. Chcemy się dowiedzieć, skąd pochodzi jego ogromny majątek. Bogaty nie znaczy nieuczciwy. Cóż to za nowa moda podejrzewać każdego, kto jest bogatszy od innych. Ja też mam majątek. Ty, panie, jesteś królem. To samo mówili Ludwikowi XVI. Zostawcie go w spokoju. Pan de Morcerf zaprosił go do swej loży. Panu to nie wystarczy? Bo mnie tak.
Król pana zna. Nie ma powodu do zazdrości. Pani zna mnie lepiej. Widzę pana po raz trzeci. Za późno. Dramat się zaczyna. Dziękuję. Tak się cieszę, że tu jestem. Pozbawiasz mnie opery akurat dziś, kiedy ma być król? Stracić milion na giełdzie to tak jak stracić kogoś bliskiego. Przez jakiś czas nie będziemy wychodzić z domu. Zbyt wiele sobie wyobrażasz. Kogo obchodzi, że straciłeś milion? Odbiję to sobie. Lord Wilmore proponuje mi inwestycje w kopalnię złota w Zacatecas. To w Meksyku, u źródeł rzeki Aguanaval. Znasz tego lorda Wilmora? Nie osobiście. Ale straciłem przez niego 3000 franków na wyścigach, więc jest mi coś winien. To jeden z głównych akcjonariuszy banku Thomson & French. Do tej firmy można mieć zaufanie. Kiedy przedstawił mnie pan królowi, myślałam, że umrę z przerażenia. Dlaczego? Król jest takim samym człowiekiem jak wszyscy. Pan nie jest taki jak wszyscy. Wzbudza pan ogólny podziw. A co wzbudzam w pani? Ogromną wdzięczność. Proszę zabrać ten naszyjnik. Czułam się w nim wspaniale, ale jest zbyt piękny. Należy do pani. Jeśli pani go nie chce, proszę go sprzedać i wyremontować dach. Nie chcę nic robić w tym domu. Wolałabym się go pozbyć. Nigdy nie mogłam zrozumieć, dlaczego mój nieszczęsny mąż zadłużył się, aby go kupić. Imponowało mu, że należał do rodziny Saint-Méran z Marsylii. Zna ich pan? Ze słyszenia. To bardzo stary ród, który zawsze wiernie służył koronie. Hélène de Saint-Méran była pierwszą żoną prokuratora de Villefort. To ten człowiek o zimnym spojrzeniu, który był dziś w loży królewskiej. On też tam mieszkał? Prawdopodobnie tak, ale tylko w lecie. Nie chce się pan rozgrzać przed drogą powrotną? Sophie rozpaliła ogień. Za wcześnie, aby igrać z ogniem. Słusznie. Tym bardziej, że dziś czwartek. Jutro idę do spowiedzi. Pani spowiedź będzie łatwiejsza, jeśli oprę się pokusie i zniknę w chłodzie nocy. Przyszedłeś kraść? Przyłapałem się, łotrze, niech ci się przyjrzę. A może chciałeś kogoś zamordować? Wasza ekscelencja jest w błędzie. Nie zabija się kury znoszącej złote jajka. Chciałem tylko pogadać o interesach. Z kim?
Z tym elegancikiem, który tutaj mieszka. Co ty wygadujesz? Pomyliłeś adres. Znam pewną tajemnicę. Jest na wagę złota. Nie wiesz, z kim masz do czynienia, łajdaku. Ja ci pokażę. Zostaw go, Bertuccio. Wstań. Masz coś na sprzedaż? Chce pan kupić? Przyjdź jutro pod wskazany adres, a zostaniesz sowicie wynagrodzony. Czy to aby nie adres Sûreté? To adres pewnego księdza. Ksiądz Busoni, wiedziałem, że to pułapka. Litości, niech mnie ksiądz nie wysyła do więzienia. Kiedy się ostatnio widzieliśmy, zostawiłem ci brylant. Mając taki skarb, mogłeś wieść uczciwe życie, a przynajmniej szczęśliwe. Moja służąca, to wszystko jej wina, oszalała przez ten brylant. Chciała mi go odebrać, a że miałem pod ręką nóż, zamilcz. Wciąż to samo. Podłość, wiarołomstwo, niegodziwość. Nie mogę na was patrzeć. Skończmy z tym szybko. Ponoć masz mi coś do powiedzenia. Znam pewien sekret, który może komuś bardzo zaszkodzić. Mów, albo oddam cię sprawiedliwości ludzkiej, zanim odpowiesz przed Bogiem. Musiałbym oskarżyć sędziego. To znaczy prokuratora. Wilforta? Skąd ksiądz wie? Mów dalej. Ten Wilfort miał dom w Otei. Mógł tam robić, co mu się podobało. I cóż tam robił? To, czego nie robią księża. Kochał się. Z kim? Z Hermine Danglars, żoną pewnego bankiera. Miał z nią dziecko. Danglars się nie dowiedział? Nie. Niczego nie zauważył. Kiedy dostała brzucha, powiedziała, że jedzie do wód. Urodziła, ale oboje myśleli, że dziecko jest martwe. Było im to na rękę. Nie ma dziecka, nie ma skandalu. Wilfort zapakował je do skrzynki i po zmierzchu zakopał w ogrodzie. Myślał, że nikt go nie widzi. Niestety owej nocy krążył po okolicy pewien włóczęga. Pomyślał, że zakopują skarb. Kiedy Wilfort sobie poszedł, nasz włóczęga... Znalazł dziecko, ogrzał je i wychował jak swoje. Skąd o tym wszystkim wiesz? Poznałem to dziecko na ciężkich robotach w Toulonie. Przybrany ojciec zdradził mu jego pochodzenie. Toussaint wszystko mi opowiedział. Toussaint. Domyślam się, że znaleziono go w Dniu Wszystkich Świętych. Za co trafił do więzienia? Odwiedził kilka pięknych posiadłości, do których go nie zapraszano. Zabawne jak na syna prokuratora. Uciekliśmy razem. Ile? To wiadomość na wagę złota. Wilfort i Danglars daliby za nią... Jestem tylko ubogim księdzem. Nie kupię twojej historii, ale ją wynajmę. Jak to? 500 franków miesięcznie. Przez najbliższe pół roku Toussaint i ty nikomu o tym nie powiecie. Potem zrobicie, co zechcecie. Już wiesz? Godzinę temu otrzymałam taki sam bilet. Pani de la Richardet zaprasza na wiejskie śniadanie, które wyda w swojej posiadłości w Otei. To normalne, że zaprasza ciebie. Jest biedna, a ty masz męża bankiera. Może szuka wsparcia. Ale mnie przecież nie zna. Nie zna nikogo. Układała tę listę, na chybił trafił. To prosta chłopka. Mąż nie zdążył jej ani odchamić, ani zapłodnić. Połóż damy pik na króla Kier.
Nigdy nie gram damą pik. Ta karta oznacza śmierć. Nie pojadę tam. Wracać do tego przeklętego domu to ponad moje siły. Chyba to rozumiesz. Musisz się tam pokazać. Nigdy. A jeśli to pułapka? Panie Richard Day, pułapki? Przecież to naiwna gąska. Wiejskie śniadanie. Uroczy pomysł. Będzie tłum obcych ludzi. Ta Camille de la Richardet jest nikim. Jej mąż nie miał nawet legii honorowej. Przeciwnie, będą sami znajomi. Zaprosiła tylko nas. Co znaczy nas? Naszą wesołą bandę z Marsylii. Jedynym obcym ciałem będzie hrabia Monte Cristo. Stoły tutaj pod baldachimem. Jakiego koloru baldachim? Biały, to kolor niewinności. A menu? Identyczne jak na zaręczynach Dantesa i Mercedes w Marsylii. Te same dania, te same wina, nawet kwiaty. To były mimozy. Rozpoznają pana. Nie wpadną na to, że jestem Edmundem Dantesem. Czasami sam w to wątpię. Wydaje mi się, że to był sen, że to się zdarzyło w innym życiu. Kiedyś musi nadejść dzień, w którym mnie rozpoznają. Dla nich dzień ten będzie straszniejszy niż dla mnie. Przyszła mi do głowy niedorzeczna myśl. Jaka? Nie wiem, jak panu na imię. Mnie? Tak, panu. Anatole, Charles, Edouard ou Paul, tous les hommes ont un prénom. Każdy ma jakieś imię. Jak brzmi imię hrabiego Monte Cristo? Nigdy mi pan tego nie powiedział. Naprawdę? Naprawdę. A więc? Mógłbym się przedstawić jako Athanas albo Chrysande? Dobrze, powiem prawdę. Moi rodzice byli ludźmi niezwykle roztargnionymi. Zapomnieli dać mi imienia. To straszne. Przeciwnie, to cudowne. Może mnie pani nazywać jak chce. A zatem mogę pana ochrzcić? Tak. Jakie imię pani wybrała? Proszę zgadnąć. Zaczyna się na E. Dlaczego na E? Bo to do pana pasuje. E jak elegancki? Enigmatyczny, ekstrawagancki, eminentny, ekscytujący. Jak Eric, Ernest, Etienne lub Edmund. To imię wybrałam dla pana. Jeszcze nie można. Nic nie mówisz? Nie podoba ci się moja suknia? Wyglądasz olśniewająco. Może za bardzo jak na wiejskie śniadanie u małej Richardet. Małej? Aż tak ci się podoba, że mówisz o niej tak poufale? Co cię ugryzło? Powiedziałem mała, żeby podkreślić jej niski status. Ostatnio pani de la Richardet nosiła piękną kreację. Ja jej nie widziałam, ale gazeta Pani Panien zamieściła rysunki. Nosiła, jak wieszak. Nie musimy tam jechać. Wyślę lokaja z przeprosinami. Pojedźmy. Obecność hrabiego Monte Cristo pomoże nam to wytrzymać. On jest taki oryginalny.
wstęga orderu świętego Ludwika. Król odznaczył mnie nim 2 dni temu, ale nie przywiązuje wagi do takich rzeczy. A ja owszem, jestem z ciebie dumny. Naprawdę? Powiedz matce, żeby się pośpieszyła, powóz czeka. Mamo, wyglądasz bosko. Życie jest piękne. To nie jest chwila na urządzanie scen. Nie urządzam scen. Ale jeśli chcesz grać na giełdzie, rób to za własne pieniądze. Wiesz, ile mnie kosztowały twoje spekulacje akcjami z Triestu? Ty też spekulujesz. Tak, ale nie w ciemno. Mam najlepszych doradców. Dzięki hrabiemu Monte Cristo jestem jedynym francuskim bankierem, który zainwestował w kopalnię Zacatecas. Jak do tej pory złota nie widać. Kobiety. Zawsze takie niecierpliwe. Zaczekaj, aż się do niego dokopią. Zacatecas to dopiero przystawka. Monte Cristo namówił mnie, abym zainwestował 1 000 000 w połowy Jesiotra pod Sankt Petersburgiem. Rosja będzie naszym głównym daniem. Zobaczysz, jak się uraczymy. Jadą. Jestem taka wzruszona, nie ma powodu. Gdyby mój mąż mnie zobaczył, jego Camille przyjmuje takie ważne osoby. Widzę, że i pan ma poważną minę. Ja? Dlaczego? Wiejskie śniadania są takie wesołe. Zobaczy pani, jak się ubawimy. Proszę podziwiać, panie prokuratorze. To kawior, czyli rybia ikra osolona i przyprawiona ziołami, podlana odrobiną oliwy, oprószona pieprzem i rozsmarowana na grzance, smakuje wybornie. Pani hrabino, oto coś dla delikatnego podniebienia. Kawałki węgorza gotowane z selerem, pomidorami i skórkami gorzkich pomarańczy. Widzę, że pan baron przygląda się z zainteresowaniem naszym sardynkom w zalewie. Proszę skosztować, nie będzie pan żałował. Dziwny pomysł z tą marsylską kuchnią. To pomysł hrabiego. Nie smakuje państwu? Zawsze to bardziej oryginalne niż nieśmiertelny pasztet i łosoś w ostrym sosie. A ja myślałam, że to z nostalgii. Nostalgii? Musiałbym wpierw poznać Marsylię. A nie zna pan, tylko przelotnie. Zatrzymywałem się tam na kilka godzin przed każdą podróżą na wschód. Zechce pani obejrzeć mój staw? Hrabia podarował mi niezwykłe lilie. Pochodzą z Japonii, z cesarskich ogrodów Kioto. Unikam stawów ze względu na komary, ale proszę nie pozbawiać tego widoku innych gości. Musiała pani mieć koszmarne dzieciństwo. Na południu komary są szczególnie dokuczliwe. To dlatego wyjechała pani z Marsylii? Wyjechałam z mężem. Myślę, że pani de la Richardet także pojedzie za panem wszędzie. Proszę nie zaprzeczać. W operze wszyscy widzieliśmy, co pan do niej czuje.
Pochwalam wybór. Trudno o lepszy. A zatem warto było czekać. W wieku 20 lat popełnia się tylko głupstwa. Za pańskie szczęście. Nie dziękuję. Nie chce pan szczęścia? Chcę. Mam do niego takie samo prawo jak wszyscy, jeśli nie większe, więc odmawia pan wina? W razie potrzeby sam sobie naleję. Mieszkał pan na wschodzie. Wedle tamtejszych zwyczajów ci, którzy dzielą się pożywieniem, pozostają przyjaciółmi na całe życie. Czy odrzucając wino, odrzuca pan również moją przyjaźń? Jaki mógłbym mieć powód? Dzięki hojności hrabiego udało mi się rozweselić ten ponury dom. Wymieniłam obrazy, meble, wszystko. Oprócz jednej sypialni. Chyba nie pokaże jej pan swoim przyjaciołom. Będą zachwyceni. Chodźmy. W tym pokoju musiało się stać coś strasznego. Przekonałem Camille, aby go nie remontowała. Po co ukrywać przeszłość pod warstwą farby? I tak wyjdzie na wierzch, zwłaszcza gdy jest naznaczona grozą. Ja zostanę. Źle się pani czuje? To ten upał. Odetchnę w ogrodzie, zaraz mi przejdzie. Pójdę z panią. Obowiązek przede wszystkim. Moja żona sama trafi do ogrodu. Jeśli popełniono zbrodnię, musisz tam pójść. Słowa nie wystarczą, by opisać tę scenę. Wyobraźcie sobie kobietę na łóżku, gdzie nieraz spełniała zachcianki swego kochanka. Dyszy, włosy ma mokre od potu, a twarz wykrzywioną grymasem bólu. Obok niej leży dziecko. Nie rusza się. Nie płacze. Urodziła martwe dziecko? Nie wiadomo. Nie wezwano lekarza ani nawet akuszerki. Poród odbył się w całkowitej tajemnicy. Ojciec skłania się ku przypuszczeniu, które rozwiązuje problem. Jeśli dziecko urodziło się martwe, może uda się uniknąć skandalu. Bierze noworodka, rozgląda się, szukając czegoś, co mogłoby zastąpić trumnę. Znajduje walizkę. Kładzie do niej dziecko, zamyka wieko. Potem wyrodny ojciec schodzi do ogrodu. Padało całą noc. Ziemia jest pulchna. Można bez trudu wykopać grób. Co ty na to, Wilfor? Ja? Jest wzburzony. Taki potwór zasługuje na proces i surową karę. Takie czyny popełniają ludzie brutalni i nieokrzesani, ale pan hrabia twierdzi, że był to ktoś ogólnie szanowany. Tym trudniej wybaczyć te zbrodnie. Nie wierzę w ani jedno słowo z tej bajki, którą pan hrabia tak barwnie nam opowiedział. Oby pan miał słuszność. Wszystkie stare domy mają swoje legendy zmyślane przez służących, których odprawiono za pijaństwo i którzy pragną się zemścić, rozpowiadając wierutne kłamstwa o dawnych pracodawcach. Myli się pan. Ta historia jest prawdziwa i mogę to udowodnić. Chętnie posłucham. Nie wiesz, co straciłaś. Hrabia opowiedział nam przerażającą historię. Chodź. Posłuchasz przynajmniej, jak się kończy.
Kazałem przekopać cały ogród aż do miejsca, gdzie nie miał pan prawa, to profanacja grobu. Niczego nie sprofanowałem, ponieważ nie znaleźliśmy szkieletu dziecka. A nie mówiłem, to bajka. A jednak, proszę popatrzeć. Kucharz bawi się w grabarza, jesteśmy w teatrze. Pozostawiłem wszystko na swoim miejscu. Wymiar sprawiedliwości nie lubi, kiedy się niszczy dowody. Lub kiedy się je pali. Jest pusta. Dziś tak. Ale czy była pusta owej nocy, gdy ją zakopano? Na pewno nie. Po co zakopywać pustą walizkę? Zgadzam się z panem. Sądzę, że w tej walizce było dziecko. Może pan to udowodnić? Ja nie. Ale pan? Dlaczego ja? Bo to pańska powinność, nawet gdy nie ma dowodów. Jeśli dziecko nie było martwe, to znaczy, że pochowano je żywcem. A może żyje do dziś? Przy tej diabolicznej parze twoja Gervaise Rebuffet wydaje się aniołem. Musisz wszcząć śledztwo i odnaleźć bestie, które popełniły ten niesłychany czyn. Ostrożnie, to cykuta, wiem. Te rośliny są trujące. Proszę je wyrzucić i starannie umyć ręce. Spokojnie, panie hrabio, znam się na tym. Trucizny można oswoić. Na przykład cykuta wymieszana z gliną i octem zmiękcza i upiększa włosy. A gdy ją dodać do kwasu solnego, przywraca blask starym srebrom. Widzę, że jest pani ekspertem. Mąż wielokrotnie prowadził sprawy trucicieli. Z akt sądowych można się dowiedzieć pasjonujących rzeczy. A zna pani to? Naparstnica purpurowa. Jej liście zawierają digitoksynę, alkaloid spowalniający pracę serca. W dużych dawkach bywa śmiertelnie trująca. Aby była skuteczna, należy zbierać liście z dwuletnich roślin. Kwiaty zawsze towarzyszyły śmierci. Ponoć słowo ogród znaczyło niegdyś tyle, co raj, czyli zaświaty. Straszliwie boję się śmierci. Czemu więc pani z nią igra? To nie zabawa, pani hrabio. To kuracja na lęk. Uspokajam się, gdy zamykam śmierć w słoiku. Gdy robię z niej proszki i pomady. Mam wrażenie, że nad nią panuję, że jest na moje usługi. Śmierci nie można zamknąć w klatce jak lwa. Jest pani pewna, że nad nią panuje? Całkowicie. Czasami sprawdzam, czy jest mi posłuszna. Eksperymentuję na ślimakach, gąsienicach, bezdomnych kotach, gołębiach. Dzięki temu mamy najlepiej utrzymany ogród w Paryżu. Przestań się wiercić jak mała dziewczynka. Jeszcze tego lata zostaniesz mężatką.
Otrzymałem dziś list od pani de Saint-Méran. Mimo podeszłego wieku przyjedzie z Marsylii na twój ślub. Chętnie zobaczy się z babcią. Ale może ślubu nie będzie. Nic nie stoi na przeszkodzie. Franz Epinay i ja doszliśmy wreszcie do porozumienia. Długo się targował o wysokość posagu, ale uświadomiłem mu, że wchodzi do rodziny o czystych rękach. A w naszych czasach uczciwość jest cenniejsza od majątku. Ja też częściej płaczę na ślubach niż na pogrzebach. Niech nikt mi nie przeszkadza. Myślałam o tym przez całą noc. Ta sina twarzyczka, ta wąska, nieruchoma pierś. Boże, czy on naprawdę żył? Musimy wierzyć, że nie. Więc jak to wytłumaczyć? Nie wiem, nie jestem lekarzem. Pewnie zapadł w głęboki letarg. Rodzaj snu, w którym czynności życiowe są jakby zawieszone. Czyżby ktoś widział, jak zakopujesz walizkę i przyszedł ją odkopać? Niczego nie zauważyłeś? Co miałem zauważyć? Wróciłem jak najszybciej do ciebie. Byłaś taka wzburzona. Ktoś nieznajomy odrzucił nasze dziecko i zabrał ze sobą. Czy tak? Prawdopodobnie. Co teraz? Z czym? Jak to z czym? To mój syn, musisz go odszukać. Jeśli żyje, ma około 20 lat. To jedyna wskazówka. Francja roi się od 20-letnich młodzieńców. Trzeba by cudu, żeby go odnaleźć. Jak twoim zdaniem mógłby się zachować? Ucieszyłby się, że spotkał rodziców. Twój mąż jest człowiekiem bogatym. Ja sam też nie należę do nędzarzy. Idę o zakład, że nasz chłopiec wkrótce przedstawiłby rachunek. Jesteś gotowa powiedzieć baronowi Danglars, że dałaś innemu syna, którego on żądał od ciebie przez całe życie? Powiesz mu, drogi mężu, daj ze 3 miliony temu maleństwu, bo inaczej rozgłosi, że przyprawiłam ci rogi. Takie masz zdanie o ludziach? Ludzie tacy są. Chciwi. Zapomnijmy o tej historii tak, jak udało nam się zapomnieć o sobie. Jeśli wejdziesz do kościoła, nie proś Boga, żeby pozwolił ci zobaczyć ducha. Mówisz do matki. Byłaś taką matką, jak ja ojcem. Z przypadku. Aż tak ci zobojętniałam? Dlaczego taki jesteś? Wstydzisz się okazać mi przyjaźń dlatego, że mój głupi mąż znalazł się w delikatnej sytuacji? Vous avez honte d'avoir de l'amitié pour la femme du baron Danglars? Situation délicate est un euphémisme. Delikatna sytuacja to eufemizm. Twój mąż jest na krawędzi bankructwa. Miejmy nadzieję, że nie popełni przestępstwa. Nie chciałbym go oskarżać przed sądem. Żegnaj. Pomyśl o swoim małżeństwie. O jakim małżeństwie? Zniszczyłeś się, nalegając, abym została twoją kochanką. Wczoraj dobito mnie, wykopując tę straszliwą walizkę. Nie mam już nic. Nieprawda. Masz dużo pieniędzy, przynajmniej na razie. W naszych czasach to się liczy.
Opracowanie Telewizyjne Studia Dźwięku Warszawa. Tekst Piotr Andrzej Majewski. Czytał Janusz Szydłowski.